Cześć, to Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. No i tak jak już widzicie tutaj po naszym dzisiejszym setupie, dzisiaj znowu będzie tier ranking. A to dlatego, że już od jakiegoś czasu prosiliście mnie, żebym zrobiła jak w jakiejś formie zestawienie wszystkich książek science fiction, które przeczytałam do tej pory. No i stwierdziłam, że po prostu najłatwiej może będzie, bo takiego zestawienia nigdy na tym kanale nie było, więc najłatwiej może będzie je po prostu zrobić w formie tier rankingu, bo wtedy ja coś tam mogę zawsze o każdej książce powiedzieć. I też Mniej więcej widzicie, jak bardzo mi się ona podobała lub nie podobała. Dla osób, które śledzą mój kanał już od jakiegoś czasu, to nie będzie żadna nowość, że ja w świecie science fiction jestem właściwie świeżakiem. I o wiele więcej czytam jednak i czytałam zawsze jednak fantazy. W to science fiction ja słuchajcie, zaczęłam się wkręcać dopiero, nie wiem, może z rok. Półtora roku temu, a wcześniej raczej starałam się science fiction unikać. No, nie pytajcie mnie, dlaczego, tak po prostu miałam. No, lubiłam to fantazy i czytałam fantazy. No po prostu wiecie, ja czytam książki dla przyjemności, więc nie wychodziłam gdzieś tam za bardzo poza tą swoją dobrze znaną strefę komfortu. Natomiast ponieważ już trochę jednak tych książek przeczytałam, to nadal nie są jakieś zastraszające ilości i dla osób bardzo dobrze obeznanych w science fiction to pewnie większość z tych książek ona już czytały i czytały pewnie jeszcze wiele więcej innych, więc nie zdziwcie się jeżeli tutaj zabraknie jakichś takich wiecie wielkich światowych hitów i tak Ja po prostu jeszcze do nich nie doszłam. W którymś momencie na pewno je przeczytam, ale no po prostu jeszcze do nich nie doszłam, bo mimo wszystko procentowo nadal czytam więcej fantazy niż science fiction. Natomiast mam tutaj wrzucone dosłownie wszystkie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to są dosłownie wszystkie książki science fiction, które przeczytałam w życiu, łącznie na przykład z młodzieżówkami science fiction, z takim science fiction, który jest bardziej, no powiedziałabym takie literackie, skupione na przykład na tej warstwie nie naukowej, tylko na warstwie psychologicznej, natomiast Natomiast, kiedy sprawdzałam w internecie, no to każda z tych książek była skategoryzowana jako science fiction, więc postanowiłam zaufać po prostu tutaj internetowi i również wrzucić te książki, no tutaj do tego zestawienia. I też sporo książek, które będą w tym zestawieniu, to jest post-apo, dlatego że no, post-apo jest to jakiegoś tam swojego rodzaju też podgatunek science fiction. I no, chociaż, wiecie, ja z własnego gdzieś tam może spojrzenia, na to, no to czasem bym się kłóciła, czy to faktycznie może być science fiction, no ale teoretycznie w tych, wiel w tych wielu post jest jakaś tam podkładka, powiedzmy, science, mniejsza bądź większa, no ale coś tam powiedzmy jest. No i mówię, w internecie to było sklasyfikowane jako post-apokaliptyczne i jako science fiction w wielu miejscach. Więc to tak tylko wiecie, dla wyjaśnienia. I teraz tak, szybciutko. Co tutaj mamy? Mamy tutaj nasze mm, klasyczne ustawienie, czyli na samej górze jest Wowie to są książki wspaniałe, które mnie zachwyciły, które po prostu dla mnie były prześwietne, myślę o nich nadal, chcę je mieć na półce i wiecie, no bardzo się cieszę po prostu, że je przeczytałam. Później mamy książki solidne, które również. To, to, to również są książki świetne, ale to są książki, które dla mnie gdzieś tam subiektywnie czegoś im zabrakło, żeby trafić do Wałowiła. Wow, wow. Później mamy 5 na 10, czyli nasze klasyczne średniaczki, to czego staramy się unikać w tym roku czytelniczo. Później mamy książki Mech i książki Nope. I one się różnią tym, że jedne i drugie to są książki, które mi się nie podobały, ale Mech to są po prostu takie książki, które przeczytałam, no i stwierdziłam, no dobra, niech se będzie, ale no mnie się ta książka nie podobała. A Nope to są takie książki, które wyraźnie wzbudziły we mnie po prostu negatywne odczucia. Ja czasem tak mam, że czytam jakąś książkę i jestem wręcz tą książką zirytowana i ona mi się po prostu naprawdę nie podoba. i No i wtedy te książki trafią właśnie... Do Nop. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie tutaj coś w Nop. Bardzo możliwe. Ale no nie wiem, zobaczymy. I też dużo książek, które tutaj są, to są książki, które ja spisywałam patrząc na swoje półki. A na swoich półkach raczej mam książki, które mi się podobały, więc myślę, że sporo tutaj akurat będzie w tym zestawieniu książek, które mi się spodobały. A, i jeszcze ostatnia, przepraszam, to wstępie jest strasznie długi, ale jeszcze ostatnia jedna rzecz do powiedzenia. To jest to, że jeżeli z jakiejś serii science fiction przeczytałam więcej niż jedną książkę, to nie dawałam tutaj wszystkich tomów, tylko dałam pierwszy tom. Dlatego, że w których z tych serii, na przykład jeżeli przeczytałam trzy albo cztery tomy, to one troszeczkę mi się zlewają w jedno i już na przykład, jeżeli czytałam, to wiecie, 2-3 lata temu, to nie pamiętam dokładnie, co myślałam o konkretnym tomie, więc po prostu dałam tom pierwszy i tutaj, no po prostu, jak dojdziemy do takiej serii, to będę się o niej gdzieś tam bardziej rozwodzić. No dobra, natomiast słuchajcie, lecimy. Książki oczywiście nie są chronologicznie od najstarszej do najnowszej, tylko po prostu wrzucone są okładki wszystkiego, jak leci. No i tak, pierwszą książką jest Diona. No i Diona, tutaj dla nikogo, kto w ogóle cokolwiek oglądał na moim kanale, nie jest zaskoczeniem, że ona leci do Waławiła. Już wielokrotnie mówiłam, że jeżeli chodzi o Dune, to jest to książka, która do mnie bardzo trafiła, bardzo mi się podobała, ale też warto zaznaczyć, że ja byłam według mnie przynajmniej dobrze przygotowana do czytania tej książki, bo wiedziałam o niej już dużo wcześniej i byłam przygotowana na przykład na taki suchy styl pisania Herberta, więc no po prostu... Ta książka spełniła moje oczekiwania pod tym względem. Byłam też przygotowana na wiele innych rzeczy, przed którymi po prostu jakieś tam osoby, które już ją czytały, mnie ostrzegały, czyli na przykład to, że Herbert bardzo lubi sam siebie spoilerować. On najpierw mówi, co się wydarzyło, a potem jak do tego doszliśmy. No i wiecie, ja się po prostu tego spodziewałam, no i dostałam to, czego się spodziewałam. Plus, oczywiście, obejrzałam pierwszą i drugą część, jeżeli chodzi o te najnowsze filmy Dune, co też pomogło mi z warstwą wizualną, bo bardzo. Bardzo, bardzo łatwo było mi wyobrazić sobie różne rzeczy, które w tej książce były. Także dla mnie ta książka jest świetna, naprawdę bardzo mi się podobała. Przeczytałam też tam drugi, który również trafił, trafia do Waławiła. Natomiast no mówię, nie mam go tutaj w okładkach, ale on też wylądowałby w Wałauiła. No i zobaczymy. Kontynuuję czytanie do Diony teraz, więc no pewnie gdzieś tam w relatywnie niedalekiej przyszłości będę mogła Wam. Coś więcej powiedzieć na ten temat. Później mamy Angel Fall. I Angel Fall to jest pierwsza część trylogii, ja przeczytałam całą tę trylogię i to jest post-apo, w którym um, anioły Napadły Ziemie. Mamy tutaj do czynienia z, ze, ze złymi, po prostu aniołami, a nie takimi dobrymi, jak często są gdzieś tam indziej ukazywana. No i słuchajcie, według mnie to była trylogia bardzo solidna i też ta pierwsza książka była bardzo solidna. I chociaż to jest, słuchajcie, Fantastyka Młodzieżowa, to ja pamiętam, że jak te kilka lat temu ją czytałam, to miałam bardzo, bardzo pozytywne odczucia. Mam całą tę trylogię zresztą po angielsku na półce. I uważam, że jest to bardzo dojrzała e, trylogia jak na e, postapo młodzieżowe. Później mamy kontakt Karla Sagana e, no i słuchajcie, ta książka no i tutaj właśnie, gdzie ją dać? Do solidnych czy do 5 na 10? E, słuchajcie, mnie ta książka znowuż się... Podobała. Natomiast pamiętam, że były w niej niektóre takie przydługie fragmenty. I w tej książce, jak na książkę, która ma być o kontakcie z obcymi, było naprawdę bardzo, bardzo mało tych obcych. Ja wiem, że też kiedyś wiele lat temu był nakręcony film na podstawie tej książki. Ja ten film widziałam jako dziecko, ale szczerze mówiąc, praktycznie nic z niego nie pamiętałam. Więc dla mnie czytanie tej książki to było jak czytanie czegoś zupełnie nowego. Ha, no i słuchajcie. Wiecie co? Myślę, że tak. W trakcie kiedy czytałam tę książkę, to dałabym ją do solidnych. Ale teraz, jak myślę... Nie, dobra, dam ją do solidnych, wiecie co? Bo jakby ciężko mi jest powiedzieć, bo ja ta książkę czytałam już chyba rok czy dwa lata temu. Wtedy pamiętam, że ona mi się faktycznie bardzo podobała. Kupiłam ją sobie nawet na półkę, bo ja czytałam ją w e-booku, więc kupiłam ją sobie na półkę. No nie wiem, jakie teraz miałabym odczucia po przeczytaniu większej ilości science fiction, bo to była jedna z pierwszych książek, za które się zabrałam, kiedy no tak postanowiłam wejść troszeczkę bardziej w ten gatunek. Natomiast ona mi się na tamtą chwilę bardzo podobała. I to jest właśnie takie bardziej um, science fiction, gdzie rozważamy zachowania ludzi, co ludzkość by zrobiła, czego by nie zrobiła, jak mogłyby się różne rzeczy potoczyć i rozwinąć. I mnie osobiście to na przykład się bardzo podobało. Później mamy Kindred, Oktawi i Butler. Ta książka nie była nigdy wydana na rynku polskim, natomiast ona leci do pozycji solidnych z zaznaczeniem, że to jest taka topka. Topka solidnych książek. I nie poleci ta książka do Właławiła, wow, 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 dlatego że ja czytałam już trochę innych książek Butler i po prostu inne jej książki są wyżej w moim personalnym rankingu Butler niż ta. No więc, jakby żeby to jakoś ze sobą tam wiecie porównać, no to tą książkę daję do solidnych. Tutaj mamy motyw Podróży w czasie. Mamy czarnoskórą kobietę, która zaczyna przenosić się w czasie, zaczyna się cofać w przeszłość i trafia na plantację. I ona tak, no później są różne rzeczy związane właśnie z byciem na tej plantacji i, i faktem, że ona jest czarnoskórą kobietą, ale jest to bardzo, bardzo dobra i momentami naprawdę ciężka pozycja. Później mamy znowuż Oktawię i Butler, opowiadanie Bloodchild. Blood Child było kiedyś wydane po polsku, bodajże pod tytułem "Więzy Krwi. Ono było wydane w jakimś chyba zbiorku opowiadań. I jeżeli um, znajdziecie gdzieś ten zbiorek, ja nie wiem, jak ten zbiorek się szczerze mówiąc nazywa, ale jak znajdziecie gdzieś ten zbiorek, to bardzo wam polecam go sobie na przykład wypożyczyć z biblioteki i przeczytać. Um, I to opowiadanie też wiem, że jest dostępne za darmo do przeczytania po polsku w internecie. Um, po prostu trzeba wygooglać, tak? "Więzy Krwi Octavia i Butler. No natomiast wiadomo, z internetu czytanie, z komputera że niekoniecznie jest jakieś bardzo wygodne. Natomiast Blood Child trafia do Wawauiwa. Wow wow. To jest genialne, genialne opowiadanie i wrócę do niego za chwilę przy okazji omawiania innej książki Butler, która też będzie w tym zestawieniu. Później mamy Boby. Nasze imię Legion, nasze imię Bob, czyli pierwszą część Bobów. Ja do tej pory przeczytałam trzy części i one wszystkie według mnie są solidne. To jest bardziej takie rozrywkowe science fiction, zabawne, ale akurat jest w nim też dosyć dużo nauki. Dlatego, że nasz główny bohater jest osobą, która bardzo logicznie myśli, jest bardzo inteligentna, bardzo mądra i no też nie pamiętam, czy on z zawodu był. On był jakiegoś rodzaju naukowcem. Też ten nasz główny bohater zawodu, no, ale on bardzo szybko staje się kimś innym w tej serii. I bardzo dużo mamy tutaj różnych, właśnie konceptów związanych z kosmosem, związanych z nauką, poruszonych, wyjaśnionych. Niektóre trochę głębiej, niektóre trochę mniej, ale też właśnie ta warstwa humorystyczna, ponieważ nasz główny bohater oraz inne postacie, które pojawiają się też bardzo szybko w tych książkach, one bardzo właśnie wnoszą tą taką rozluźnioną, humorystyczną wersję. Warstwę do tych książek, która mi osobiście po prostu bardzo się podobała, no bo mnie, mnie najzwyczajniej w świecie bawiła. Później mamy James Essay Corey, czyli pisarski duet Przebudzenie Lewiatana. Ja przeczytałam do tej pory trzy książki. Musiałam zerknąć sobie na półkę, bo na półce mam pięć, ale przeczytałam trzy książki z tej serii. Cała ta seria Expans ma 10 tomów. I słuchajcie, powiem wam, że ten pierwszy tom według mnie był naprawdę solidny. Nie wiem do końca, jakbym oceniła kolejne tomy, bo to jest właśnie ta seria, w której wydarzenia zlewają mi się w całość i nie pamiętam do końca, które wydarzenia działy się w którym tomie. Więc no też nawet nie byłabym w stanie pewnie rozdzielić tych tomów pomiędzy Natomiast pamiętam, że ten pierwszy naprawdę mi się podobał. Na kanale nawet gdzieś jest recenzja bezspoilerowa, i spoiler, jest tam też fragment na samym końcu spoilerowy, gdzie omawiam właśnie przebudzenie Lewiatana. I pamiętam, że tam nawet chyba mówiłam, że jestem zaskoczona, że mi się ta książka tak bardzo podobała. No, to jest już takie wybitnie rozrywkowe, przygodowe science fiction w kosmosie, gdzie dzieją się, mamy wiecie, podróże międzyplanetarne i tak dalej. I mamy taką nieskładną grupę bohaterów, którzy podróżują swoim statkiem rozynantem. No i dzieją się tam różnego rodzaju rzeczy. Mamy tam oczywiście też większy spisek. I no jest to, to po prostu taki film akcji w kosmosie w wersji książkowej. No, jest to naprawdę fajna rozrywka. I mówię, ja się świetnie bawiłam. Były tu też pewne rozwiązania, których się kompletnie nie spodziewałam. I pamiętam też, że oglądałam pierwszy sezon serialu, który również mi się podobał. Były tam zmiany, niektóre dosyć duże względem tej książki, ale i tak, i tak jedno i drugie mi się bardzo podobało. Dzisiaj mamy Mars Janina Andiego Weera, i zobaczcie, że zaraz dalej mamy projekt Hail Mary Andiego Weera. I teraz tak, mnie się obie te książki podobały, bo to są książki, które ja mam na swoich półkach, które kupiłam sobie po ich dopiero przeczytaniu na Kindlu. I zastanawiam się, słuchajcie, jak je tutaj umieścić. Może zrobimy tak. Marsjanina. Dam do książek solidnych, a projekt Helmery dam do Włała wow, wiła, wow, wow. Dlatego, że projekt Helmery podobał mi się bardziej niż Marsjanin. I w projekcie Helmery bardzo podobał mi się, po pierwsze, motyw pewnego przyjaciela, naszego głównego bohatera, który pojawia się w pewnym momencie tej książki, i również być może trochę kontrowersyjnie to powiem, ale bardzo, bardzo podobało mi się zakończenie projektu Helmery. Ono było nietypowe i było czymś, co też podbiło tę książkę. W moich oczach. Natomiast jeżeli chodzi o Marsjanina, to po prostu była solidna rozrywka. To było też moje pierwsze zetknięcie z twórczością Andiego Wira. I najzwyczajniej w świecie różne teksty i zachowanie naszego głównego bohatera w Marsjaninie mnie po prostu momentami bawiły. Więc ta książka momentami była. Trochę trzymająca w napięciu, momentami zabawna, i też po prostu byłam ciekawa, co ten nasz główny bohater znowu wymyśli, żeby wyjść z jakiejś tam opresji. Wiecie, to jest tak. Ja się nie stresowałam do końca na tej książce, no bo jakby zdawałam sobie sprawę, że nasz główny bohater jest tylko jeden. No i co? No, jakby wiadomo, że to nie jest tak, że na pierwszych stronach książki, kiedy coś złego mu się dzieje, no to on umrze. Tak? Na pewno nie na pierwszych, tam, pierwszej połowie książki czy coś, prawda? No bo to by nie miało sensu. Te różne wyzwania, które on musiał, miał przed sobą na Marsie, no nawet czytanie o tym, w jaki sposób on rozwiązywał te problemy, były ciekawe, po prostu ciekawe. Później mamy Drogę Kormaka, macartiego no i dla mnie to jest wow, wow, wow To jest fantastyczna, fantastyczna książka, bardzo ciężka momentami. Ukaza to jest też Postapo ukazujące po prostu już taki według mnie, może nawet nie upadek, bo to, co jest w drodze, to już jest właściwie, że społeczeństwo już upadło. I teraz obserwujemy to, co dzieje się już po tym. Upadku. Natomiast no, według mnie jest to książka fantastyczna. Mamy tutaj, śledzimy tutaj ojca i syna podróżujących przez Amerykę w poszukiwaniu jakiegoś takiego bezpieczniejszego miejsca, w którym mogliby przetrwać. No i no, jest to piękna, piękna pozycja. Natomiast no też dla ludzi o mocnych nerwach, bo poziom beznadziei i poziom też niektórych okrutnych i takich mm, strasznych wręcz choroby. Momentami rzeczy, no jest w tej książce dosyć wysoki, także to jest krótka pozycja, ale no bardzo mocna. Później mamy Atlas Chmur Davida Michela. No i Atlas Chmur leci do solidnych. Ja nawet o tym ostatnio mówiłam, bo ten Atlas Chmur czytałam w miarę niedawno. To jest jedna z patronackich książek, które wylosowałam z czary patronów do przeczytania. Jest to książka nietypowa. Mamy tutaj nietypową narrację, bo mamy tutaj sześć oddzielnych historii, umiejscowionych w różnych miejscach na osi czasu. Mamy przeszłość, mamy względną, powiedzmy, teraźniejszość, mamy przyszłość i mamy jeszcze taką daleką, daleką przyszłość. I po prostu śledzimy różne postacie w tych historiach, które i te historie w pewien sposób się łączą, ale w bardzo taki nieoczywisty sposób. I też sposób konstrukcji tej książki jest ciekawy, dlatego że Każda z tych historii jest opowiedziana do połowy, i później od połowy książki zaczynamy się cofać. Czyli jeżeli mieliśmy historię 1, 2, 3, 4, 5, 6, to potem mamy 6, 5, 4 i tak dalej, i tak dalej. I wtedy poznajemy po prostu drugą połowę każdej z historii. I to ma oczywiście jakiś tam cel, ale jest to bardzo ciekawe zagranie. Nigdy w żadnej innej książce takiego zagrania nie widziałam. Także bardzo dobra według mnie pozycja. Później mamy o, Gra Endera Orson Scott Card. To jest książka, którą nadal muszę sobie sprawić chyba na półkę. Tak myślę. Wydaje mi się, że na początku nie planowałam jej sobie kupować, ale teraz, jak się zastanawiam, to jednak warto by byłoby ją może mieć. Tylko, że mnie się nie podobają. Ja wiem, że jakby tego typu oldschoolowe okładki mają jakiś tam swój, powiedzmy, urok, natomiast mnie się one po prostu nie podobają. Um, I nie wiem, musiałabym może znaleźć tę książkę w jakiejś wersji która by mi się podobała, żeby stała na półce. Natomiast jeżeli chodzi o Gra, gra Endera, no to totalnie solidna książka. Do wała wiła, ona, słuchajcie, tak obiektywnie myślę, że mogłaby trafić do tego Wowauiła, wow, wow, ale mnie osobiście gdzieś tam po prostu troszeczkę coś w niej zabrakło, chyba żeby do tego Wowauiła wow, wow, yy, trafić. Natomiast, yy, co chciałam powiedzieć, to to, że ja wchodziłam w tą książkę oczekując, że to będzie taka przygodowa książka o nastolatkach, którzy uczą się walczyć w kosmosie i tak dalej, i że to będzie bardziej coś takiego. I to, co dostałam, to było zupełnie coś innego niż to, czego się spodziewałam. Yy, dlatego, że Gra Endera jest książką przejmującą, wręcz yy, smutkiem, momentami. Yy, to, co tam się dzieje z tymi dziećmi, jest niezwykle smutne. To, jakie życie ma Ender, jak jest samotny, jak jest yy, odsunięty tak, jakby na bok przez to, też kim jest i to, jak został, yy, no skąd się wziął, powiedzmy. Yy, to wszystko jest przejmująco, po prostu cholernie smutne. Yy, I też różne rzeczy, które te dzieci muszą robić i tak dalej, są smutne. I zakończenie też jest jest bardzo przejmujące, słodko-gorzkie i nie coś, czego się, szczerze mówiąc, spodziewałam, więc no, ta książka była naprawdę bardzo fajna, natomiast dla mnie to trochę dziwi, że wiecie, ona była mi tak sprzedawana jako taka lżejsza literatura młodzieżowa, no bo według mnie to w ogóle nie jest, to nie jest lekka literatura młodzieżowa, to, że tam dziecko, czy tam młody nastolatek jest główną postacią, to nie zmienia faktu, że według mnie ta książka jest napisana jak książka dla Dorosłych i tematy, które porusza przemoc, którą pokazuje i tak dalej, to są tematy, które gdzieś tam dają do przemyślenia dorosłym. No dobra, ale dalej. Ja, która nie poznała mężczyzn, i ja tutaj mam okładkę angielską, bo ja akurat czytałam po angielsku tę książkę. To też była książka, którą wylosowałam do przeczytania z czary patronów. To też jest pozycja dla mnie solidna wielokrotnie już mówiłam ostatnio o niej na kanale. To też jest taka pozycja i właśnie widzicie, tutaj wchodzi to książki, które dałam do tego rankingu, dlatego że ta książka w pewnym sensie może być kwalifikowana jako science fiction. Trzeba przeczytać ją, żeby zrozumieć, dlaczego. Ja osobiście 100% uważam, takie jest moja interpretacja tej książki, że to jest książka science fiction. Natomiast można by tę książkę też czytać jako po prostu na przykład literaturę piękną. Można by ją czytać Stricte jako post-apo, na przykład. To wszystko zależy, jak sobie wytłumaczymy pewne rzeczy, które się w tej książce dzieją albo działy wcześniej, przed wydarzeniami, które mamy na chwilę obecną w tej książce. No ja interpretuję ją jako science fiction, więc też tak ją po prostu umieściłam tutaj w tym rankingu. No i mówię, dla mnie to była pozycja solidna, również bardzo smutna, bardzo przejmująca, dająca do myślenia i od początku do końca. Emanująca trochę taką beznadzieją, bez, bez jakiejś takiej większej szansy na lepsze jutro, ale jednocześnie ukazująca bardzo ciekawą perspektywę nietypowej bohaterki. Później mamy Blade Runnera, Filipa Kaidika. No i słuchajcie, ja tego Blade Runnera też czytałam już chyba z rok czy dwa lata temu. Dopiero jak zaczynałam wchodzić w science fiction, no to oczywiście co? No Blade Runnera trzeba przeczytać, tak. Um, I słuchajcie. Pamiętam, że ta książka mi się y, podobała. Y, ale nie zabijcie mnie teraz. Ja ją dam do 510. Dla, dlaczego? Y, dlatego, że niektóre elementy tej książki one mi się bardzo podobały, y, ale też według mnie ta książka była dosyć nierówna. I pamiętam do dzisiaj, że czytając tę książkę miałam momentami wrażenie, że Filip K. Dick to chyba był na jakichś grzybach albo na jakimś innym czymś, jak pisał fragmenty tej książki, że po prostu był naćpane, bo niektóre fragmenty czyta się bardzo dobrze y, i one są spójne i tak dalej, a później wchodzimy w jakieś takie fragmenty, które są w taki psychodeliczny wręcz sposób opisane i no, gdzieś tam słyszałam, że Filip K. Dick akurat miał dosyć dużą przygodę, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nie byłoby aż takie dziwne, gdyby faktycznie tak było i, i to po prostu odzwierciedlała gdzieś ta książka, element jakby wiecie, momenty, w których on pisał na haju i po prostu ma elementy, momenty, w których on pisał, będą spełnić świadome tego, co robi. No, więc tak. I też, wiecie, tak bardzo, bardzo Subiektywnie, porównując tę książkę z innymi książkami science fiction, które przeczytałam, no to po prostu ona mnie się gdzieś tam subiektywnie podobała mniej. Ale mimo wszystko uważam, że to jest książka, no jako tako solidna, tylko że wiecie, no zestawiając ją na przykład z Kindred albo z Growendera i tak dalej, no to jednak w moim personalnym rankingu wypada niżej. Później kolejną książką jest Cesarz Cierni. Co prawda, tutaj powinno być Książę Cierni, bo to jest pierwszy tom, autorstwa Marka Lorenza. No i słuchajcie. Mmm... Tutaj pewnie wiele osób podniesie brwi i dlaczego ta książka w ogóle jest w zestawieniu science fiction. Natomiast słuchajcie, ja też postanowiłam, że książki, które zaliczają się do nurtu sci-fantasy, czyli pomieszanie science fiction i fantasy, będę dawać do do tego zestawienia, zwłaszcza właśnie takie książki jak yy, Rozbite Imperium, czyli trylogia Rozbite Imperium, yy, dlatego, że, i tak wiecie, chcę to wytłumaczyć Wam bez spoilerowo, ale powiem Wam tak. Jak przeczytacie te książki i wczytacie się w niej dokładniej, to zobaczycie, że ta magia, która jest w tych książkach, to nie jest taka magia na zasadzie pi-pu-pu i kulka ognia. Tylko to jest magia oparta na technologii. I więcej nie będę tutaj mówić. Jeżeli będziecie chcieli, to przeczytacie, zobaczycie. Według mnie to jest książka, którą można zakwalifikować do postapo. To jest coś, co ja ogólnie bardzo lubię. To połączenie science fiction i fantazy, gdzie to fantazy bierze się z tego, że nasi bohaterowie patrzą na to, jak na magię, a nie że to faktycznie jest magia. No ale dobra, lecimy, bo musimy, słuchajcie, trochę przyspieszyć, bo strasznie wolno idzie nam ten ranking. Cesarz Cierni leci do Wiwa I zaznaczeniem, że tutaj jest tak, jakby cała ta trylogia, która zaczyna się Księciem Cierni. E, mówię, nie wiem dlaczego tutaj dałam drugi ton, coś musiało mi się pomieszać, jak ściągałam e, okładki. Natomiast e, dla mnie to jest jedna z moich ukochanych trylogii. Ale jest to też trylogia bardzo ciężka, dlatego że głównym bohaterem jest kompletny psychopata, więc przez trzy tomy siedzicie w głowie prawdziwego psychola, który nigdy nie staje się lepszym człowiekiem. On po prostu jest psychopatą od początku do samego końca. Oczywiście ma tam jakiś rozwój postaci i tak dalej, ale nie rozwija się w stronę dobra, więc to jest coś bardzo specyficznego, co no myślę, że też części ludzi będzie się podobać, a część ludzi się po prostu na maksa od tej trylogii odbije. Później mamy kwiaty dla Algernona, Daniela Case'a. To jest znowuż książka solidna, nie mi na półce nadal, w sumie nie wiem dlaczego, muszę ją sobie kupić kiedyś. Zapomniałam już, szczerze mówiąc, że ją czytałam do momentu robienia tego rankingu. Również bardzo smutna książka, która... no. Jest, jest w niej tam gdzieś ta nauka, natomiast skupiamy się bardziej na warstwie społecznej i tego, jak wygląda życie i zmienia się życie w różne strony naszego głównego bohatera, też dająca do przemyślenia i no, dla mnie przynajmniej osobiście była to książka niezwykle smutna. Także, no nie wiem, jak się zastanowimy, to tak w sumie mnóstwo książek, które ja tutaj mam, to są książki jakieś takie smutne, przygnębiające i dające do myślenia, więc, no nie wiem. Dobra, później mamy Marta Wells, i All Systems Red. Ta książka była też wydana na rynku polskim przez MAGA. Nie pamiętam do końca, jaki był tytuł, bo tam było wydane pierwsze, pierwsza i druga nowelka razem, i chyba nazywało się to ogólnie Pamiętniki Merdbota. Natomiast dla mnie ta książka jest Mech. Ja przeczytałam, a właściwie przesłuchałam, przepraszam, przesłuchałam pierwsze trzy nowelki, bo one są bardzo krótkie i, tak wiecie, gdzieś tam do kotleta czy sprzątania mieszkania sobie je przesłuchałam. Natomiast wszystkie trzy dla mnie one są Mech i postanowiłam nie kontynuować tej serii, bo ona ma jeszcze później chyba dwie takie pełnowymiarowe książki i nie wiem, czy jest nadal kontynuowana, czy już nie. Natomiast ja postanowiłam to porzucić, dlatego że ani ten humor tego murbota mnie jakoś nie bawi, ani sama ta postać mnie jakoś nie rusza i tak dalej, więc to po prostu nie jest coś dla mnie, ale jednocześnie rozumiem, dlaczego komuś innemu może się podobać, bo jeżeli taki właśnie ten humor i zachowanie murbota, Komuś się podoba, no to po prostu będzie się świetnie bawił na tej książce. No, wiadomo, to, to jest podwalina całej tej książki, i na tym ona polega dobra, później mamy, zanim wystygnie kawa jest to literatura japońska i tutaj mamy podróż w czasie i słuchajcie, tak po czasie teraz oceniając na dzień dzisiejszy dam tę książkę do 5 na 10, ona mi się podobała, kiedy ją przeczytałam, to też jest bardzo krótka pozycja, natomiast teraz jak się na tym zastanawiam i porównując też z innymi pozycjami science fiction, to ona za wiele jakichś takich głębszych przemyśleń nie wniosła do mojego życia, oczywiście tam były różne rzeczy, które się działy które skłaniały mnie do pomyślenia o czymś, ale pamiętam, że to były jakieś takie koncepcje bardzo proste. I w porównaniu z niektórymi tymi innymi książkami, to to, jakby na dzień dzisiejszy, być może już byłoby dla mnie po prostu za proste. Później mamy Kazuo Ishiguro: Nie opuszczaj mnie. O ranę, dobra. To też jest taka książka um, ukazująca, Albo nie wiecie, co nie będę wam mówić, nie będę wam zdradzać, bo to już byłby gruby spoiler, bo to, tego trzeba się domyślić po przeczytaniu dopiero kawałka tej książki. Natomiast no to też jest książka, która bardziej ukazuje te społeczne zachowania z punktu widzenia osób, które nie, nie należą do społeczeństwa, dlatego że są inne z pewnych. Um, biologiczno-technologicznych względów? Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, bez, bez już spoilerowania. Natomiast słuchajcie, ta książka dla mnie jest 5 na 10, ale teraz muszę Wam coś tutaj opowiedzieć. Jeżeli chodzi o Nieopuszczenie, to ja najpierw widziałam kiedyś film. Ten film stał się moim ukochanym filmem Ever. Widziałam go chyba z 20 czy 30 razy. No i finalnie, po obejrzeniu tyle razy filmu, stwierdziłam, że kurczę, właściwie to warto było przeczytać książkę. I książka była fantastyczna, była bardzo, bardzo, bardzo. Znaczy w sensie ten film był bardzo, bardzo bliską adaptacją książki. Natomiast książka ma na samym końcu jedno rozwiązanie fabularne, które jest yy, wytłumaczeniem tego. Skąd wzięli się nasi bohaterowie i dlaczego oni są tym, kim są? I to wytłumaczenie było dla mnie tak od czapy, i tak beznadziejne, i tak byłam nim po prostu rozczarowana, ale tak na maksa straszliwie rozczarowana, że po prostu byłam tak wściekła, zamykając tę książkę, że ona nie może trafić do solidnych. Mimo, że cała reszta tej książki niezwykle mi się podobała, i myślę, że też jeżeli ktoś przymknie oko albo nie będzie go raziło, to wytłumaczenie na sam koniec, no to ta książka mu się na pewno spodoba, bo poza tym wszystko było w tej książce fantastyczne i po prostu byłam zakochana w tej książce, aż do właśnie tego tam, powiedzmy, ostatniego czy przedostatniego rozdziału. Jeżeli czytaliście tę książkę i chcecie wiedzieć, o co mi chodzi, no to możecie mi napisać komentarz i ja Wam napiszę spoilerowo, w, odpowiem Wam po prostu spoilerowo w komentarzu, co mnie tak straszliwie zirytowało w tej książce, bo pamiętam to do dzisiaj. Natomiast no tutaj oczywiście nie będę o tym mówić i też, Chcę zaznaczyć, że nie odradzam tej książki, bo wydaje mi się, że to, co mnie tak straszliwie wkurzyło, dla wielu osób w ogóle nie będzie niczym specjalnym i machną ramionami i po prostu pójdą dalej i w ogóle nawet nie zwrócą na to uwagi. Później mamy Trylogia Niezgodna Weroniki Roth. To jest post po młodzieżowe. No i słuchajcie, dla mnie to pójdzie do 5 na 10. Ja czytałam już te książki bardzo dawno temu, natomiast one mi się podobały, ale nigdy nie byłam jakąś taką zagorzałą po prostu fanką. Później mamy Igrzyska Śmierci. Też przeczytałam wszystkie książki, czyli tą trylogię plus tą najnowszą książkę o Snole. I słuchajcie, kiedyś mi się te książki na maksa podobały. Kiedyś je dałabym je do solidnych. Może nie do Wowiwa, ale na pewno do bardzo, bardzo solidnych. A niedawno, bodajże w zeszłym roku albo na początku tego roku, zrobiłam sobie ponowne czytanie tej trylogii. Jest na kanale film, mogę Wam go podlinkować i muszę Wam powiedzieć, że moje odczucia są zdecydowanie bardziej negatywne i na dzień dzisiejszy ta trylogia trafia do mnie u mnie do 5 na 10, więc no nie wiem, może czasami nie warto wracać do jakichś książek, które tak słuchajcie, kochaliśmy w młodości. Nie wiem, bo byłam szczerze mówiąc rozczarowana tymi książkami i na dzień dzisiejszy wcale nie uważam już, żeby one były aż takie Super. Było dużo takich rzeczy, które mi się nie podobały. Zachowania naszej głównej bohaterki mi się nie podobały i główną, wydaje mi się, że głównym powodem, dlaczego teraz mi się to nie podobało, to było to, że teraz ja na wszystkie rzeczy, które działy się w tej trylogii, patrzyłam z punktu widzenia dorosłej osoby, takiej, wiecie, no porządnie dorosłej, no już pod, grubo po 30, pod podchodzącej po 40. A wcześniej, kiedy czytałam, to raczej bardziej patrzyłam ze strony tych nastolatków, no nie? Bo byłam o wiele młodsza. I bliżej mi było do tych nastoletnich bohaterów niż do tych dorosłych, dorosłych bohaterów. I wtedy po prostu moje spojrzenie być może było inne. Później mamy trylogię Under the Never Sky. I teraz tak, zrobiłam Bubu, bo słuchajcie, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Natomiast ta trylogia była wydana po polsku. I jednym z tomów jest Przez burzę ognia. Nie wiem, czy przypadkiem nie pieszą. Wydaje mi się, że. Prze Przez burzę ognia być może było pierwszym tomem Ale nie jestem do końca pewna Natomiast y tę trylogię czytałam Nie wiem, ze trzy lata, może coś takiego y I ona mi się bardzo podobała I, i ja ją słuchajcie dam do sklidnych y Mimo, że no jakby Wiecie, musicie pamiętać o tym, że No nie wiem, nie można porównywać na przykład Tej książki z Kwiatami dla Algernona To są książki kompletnie inne kalibrem y O kompletnie innych rzeczach y I no po prostu porównywanie Jest ich ze sobą, według mnie jest w pewnym sensie Niepoważne, tak to chodzi o moje personalne odczucia odnośnie tych wszystkich książek, no więc to, te książki mi się bardzo podobały i to jest słuchajcie Postapo, to jest Postapo młodzieżowe, które według mnie jak na Postapo młodzieżowe zostało wykonane bardzo solidnie. Później mamy yy, Shatter Me, yy, czyli całą tą serię yy, seria chyba się w ogóle nazywa termin. nie wiem, czy było jakieś polskie tłumaczenie, wiem, że jakiś czas temu została ta seria wznowiona na polskim rynku i wydały, zostały wydane ponownie tomy 1-3 i potem zostały wydane tomy 4-5-6 jeżeli się nie mylę, natomiast słuchajcie, ja tutaj jestem taka rozdarta bo ja czytałam tomy 1-2-3 one mi się bardzo podobały, tu jest takie moje słuchajcie guilty pleasure, to nie są książki wysokich lotów i tak dalej to jest post-apo, które ma też dosyć dużo dozę romansów w sobie, więc to nie są książki, wiecie, takie jakieś poważne czy coś takiego, ale ja się bardzo dobrze na nich bawiłam. Natomiast książka czwarta mnie rozczarowała, a książka piąta była według mnie fatalna. I była tak fatalna, że ja po prostu porzuciłam tę serię, mimo że już został tylko, wiecie, tom szósty do końca, ale ja stwierdziłam, że to było tak głupie, tak głupie i beznadziejne i w ogóle fatalne, że yy, po prostu nie, nie czytałam dalej. Więc niestety ta, ta seria poleci do 5 /10, no bo. Mimo, że pierwsze trzy tomy były dla mnie wtedy super, no to czwarty, piąty. Błach. Później mamy Imperium Ciszy Christophera Rocchio. Tutaj nie ma co gadać. Solidne, bardzo fajne, poważne, bardzo fajne, epickie science fiction niestety w Polsce z tego co się orientuję po drugim tomie wydawca postanowił zaprzestać wydawania, widocznie sprzedaż nie była wystarczająco dobra, ale też szczerze mówiąc sprzedaż sprzedażą, ale ja nie widziałam żeby ta książka była jakoś promowana na social mediach i tak dalej no więc wiecie jak nie było promocji no to może też nie było sprzedaży, natomiast teraz Rokio za granicą przeżywa, że tak powiemy drugą młodość jego książki zostały, zostały, zostają od Odkrywane przez coraz więcej czytelników, i zrobił się w tym powiedzmy niszowym społeczeństwie science fiction bardzo popularnym pisarzem. Więc jest jeszcze szansa, że, wiecie, ponieważ jego popularność cały czas rośnie, jego nakłady w Ameryce książek wydawanych rosną i sprzedaż rośnie, to bardzo możliwe, że jeszcze gdzieś tam do Polski te książki wrócą, jeżeli za granicą przeżyją jakiś taki większy boom. Wtedy może będzie znowienie na przykład pierwszego i drugiego tomu i wydadzą ich więcej. Później mamy problem, czy chciał. To jest również solidna pozycja. I swoją drogą serial też bardzo Mnie osobiście bardzo się podobał No W tym momencie jestem w trakcie Czytania drugiego tomu Także kiedyś tam jak już go przeczytam to przyjdę i wam opowiem Autostop przez galaktykę Dla mnie 5 na 10 Słuchajcie, ale tutaj zaznaczam Że to jest tylko i wyłącznie dlatego Że mnie angielski humor nie śmieszy I po prostu wszystkie rzeczy Które powinny być śmieszne w tej książce Dla mnie nie były śmieszne, także no duża tej, część Tej książki dla mnie gdzieś tam po prostu Odpadła, ale i taki i tak Będę kontynuować tę serię razem z wydawaniem w Polsce, wychodzeniem tych, właśnie, tomów w wersji ilustrowanej. Później mamy przypowieść o siewce Oktawi i Butler i to leci do Wałowiła. Wow, wow, wow. To jest pierwsza część The logi. Przypowiedź o siewce i drugiej tom to jest przypowiedź o talentach. To są wspaniałe książki. To jest bardzo mocne, mroczne postapo i no, co tutaj więcej mam powiedzieć? No, bardzo mocne, mroczne książki postapokaliptyczne, gdzie śledzimy upadek społeczeństwa i no, Trzeba mieć mocny, mocny, żołądek na niektóre rzeczy, które w tych książkach się dzieją, bo według mnie to jest w ogóle bardzo realistyczna wizja tego, jak wszystko mogłoby się potoczyć, gdyby społeczeństwo było jakby postawione przed takim, taką sytuacją, jaka właśnie wydarzyła się w przypowieści o siewcy. Także nie dość, że to jest bardzo mroczne, to jest jeszcze realistyczne, co dodatkowo dokłada mroku tym książkom. Później mamy Oktawie i Butler Don. Tej książki nie ma jeszcze na rynku, natomiast ona bodajże w przyszłym roku będzie wydana przez Wesper. To jest książka Wałowiła, wow, wow, wow. to jest moja ukochana książka Butler. I co chciałam tutaj powiedzieć, to, że właśnie Bloodchild to jest opowiadanie, które było napisane wcześniej przed Don. Natomiast to jest opowiadanie, w którym zaczątki już pomysłów, Butler miała, które później wykorzystała do napisania Don. Więc to jest tak, jeżeli przeczytacie Bloodchild i ta książka Wam się twój, i to opowiadanie Wam się spodoba, to koniecznie. Musicie przeczytać Don. Koniecznie musicie przeczytać Don, bo y, jestem stuprocentowo pewna, że jeżeli Blood child Wam się podobało, to Don Was absolutnie zachwyci. Y, później mamy Good Morning, Midnight. Czyli dzień dobry północy. Ta książka była wydana kiedyś na rynku polskim, ale ja akurat przeczytałam ją po angielsku. Po polsku ona była wyprzedana i po angielsku, słuchajcie, łatwiej było kupić sobie wersję angielską niż, niż wersję polską w czasach, kiedy ja to czytałam No i słuchajcie, ta książka dla mnie wtedy również trafiła do solidnych i ja chyba ją nadal tam umieszczę, wiecie? Musiałabym wiecie, musiałabym ją przeczytać ponownie teraz, żeby móc jakoś wydać opinię na bieżąco. Natomiast wtedy ta książka była. Bardzo mi się podobała. To też jest książka. Ciężko do końca powiedzieć, co tutaj się wydarzyło, ale to jest. Ja bym to klasyfikowała osobiście pod jakiś. pod cały ten płaszczyk Postapo. Może w ten sposób tylko powiem. I to też jest książka o samotności, izolacji. Mamy tutaj bardzo mroźny arktyczny klimat, więc no, mnie się po prostu ta książka podobała. Później mamy rekursję Blake'a Crouch'a. Książka według mnie solidna, bardzo mi się ona podobała i skoro jesteśmy, słuchajcie, przy Blake'u Crouch'u, to przeskoczę od razu do mrocznej materii, która z kolei kompletnie mi się nie podobała, ale do stopnia takiego, że trafia do noob. Nope. Tyle absurdów, ile było w mrocznej materii, to ja dawno nie czytałam w żadnej książce. Naprawdę strasznie mi się ta książka nie podobała, ale co chciałabym tutaj zaznaczyć, to to, że rekursję czytałam pierwszą i po niej przeczytałam mroczną materię. Natomiast mam znajomych którzy najpierw przeczytali Mroczną Materię, a później Rekursję i mają dokładnie, dokładnie takie same odczucia jak ja, tylko na odwrót. Czyli Mroczna Materia im się opór podoba, a w Rekursji uważają, że są jakieś absurdy i że ta książka była fatalna i beznadziejna. Także być może to wszystko zależy w jakiej kolejności się Blake'a Croucha czyta. Natomiast no ja przeczytałam Rekursję pierwszą, według mnie była to naprawdę fajna książka, a Mroczna Materia fatalna. Później mamy Czerwony Świt. I teraz tak, słuchajcie. Tutaj mamy pierwszy moment, w którym żałuję, że nie dałam jednak całej serii, bo ja z Red Rising przeczytałam pierwsze trzy tomy do tej pory. No i niestety czerwony świt akurat trafiłby do 5 na 10 Ale tak, ponieważ oceniamy też całościowo, w sensie pierwszy tom reprezentuje też całą serię, to ja powiem tak. Zaznaczam, że pierwszy tom trafiłby do 5 na 10 drugi tom trafiłby do Weeła, a trzeci tom trafiłby do solidnych. Być może? Więc słuchajcie, całość. Kurczę, ale widzicie, to się teraz nie klei. Bo ja ogólnie Red Rising uwielbiam i ja je chcę dać do Wałowiła. Wow, 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 tylko ten pierwszy tom jest po prostu taki słabszy. Nie, dobra, słuchajcie, to robimy tak. Seria jako Red Rising leci do Właławiła. Jest to jedna z moich ulubionych serii science fiction. Natomiast no, zaznaczam, że Czerwony Świt by u mnie poszedł do 5 na 10. Natomiast tom drugi poszedłby do Właławiła, w ogóle top Właławiła i tak dalej. I tom trzeci poszedłby do niższego, troszeczkę Właławiła, ale jednak byłby powyżej tych yy, książek solidnych. Więc nadal by się mieścił w Wiła. No i mam nadzieję, że kolejne tomy, które przeczytam, mam nadzieję jeszcze w tym roku. Również dorównają poziomem tomowi drugiemu i trzeciemu Później mamy Becky Chambers Psalm dla zbudowanych dziczy No i słuchajcie, ta książka mogłaby zdrawić zarówno do mech, jak i do nołb nope. Dam ją do mech Dlatego, że ona poza tym, że według mnie była straszliwie prosta I te rzeczy, które tam były wymienione w niej To dla mnie były jakieś banały No to ona mnie nie wkurzała jakoś tak aktywnie Że po prostu odczuwałam irytację Czytając jakieś jej fragmenty, tylko po prostu, no nie wiem, no dla mnie ona była nudna i nic nie wniosła w moje życie, bo, bo te, te fragmenty i te obserwacje były dla mnie um, bardzo, bardzo podstawowe, po prostu. Później mamy ścianę, Marlen Haushofer, książka solidna, Barbarzyńcy z Lodowej Planety. Hmm. Ciężki temat. Dobra, gdzie wrać barbarzyńców? E, słuchajcie, ok, powiem tak. Nie, no słuchajcie, muszę dać do mech, ale teraz tak, ja się dobrze bawiłam na tej książce, zaczęłam czytać też tą drugi, ale słuchajcie, na drugim tomie już zrobiłam DNF-a, nie będę kontynuować tej serii, ona nie jest dla mnie, na pierwszym tomie dobrze się bawiłam, dlatego że czytałam ją razem z innymi patronkami, głównie dla śmiechu szczerze mówiąc i po prostu to było fajne przeżycie natomiast no w tej książce jest bardzo dużo absurdów, bardzo dużo skrótów główna bohaterka też jest trochę głupiutka momentami momentami nie, ale momentami jest i zakończenie tej książki było po prostu idiotyczne i to też normalnie dałabym ją do 5 na 10, w swojej po prostu wiecie, kategorii powiedzmy tego erotykowego science fiction, no to wiecie, to trzeba oceniać oddzielnie, tak, w, te, w, te, w tej swojej podkategorii, no to dałabym ją do 5 na 10, ale ponieważ zakończenie było takie beznadziejne, no to spadła do mech. Później mamy do gwiazd i to leci do nope. Jezus Maria, aktywnie mnie ta książka irytowała, po prostu jak ją czytałam, tu Brando, Sando i ja się kompletnie rozminęliśmy z tym, co uważamy za Fajną historię, strasznie, strasznie mi się nie podobała. Irytowała mnie po prostu straszliwie główna bohaterka. I och, no koszmar, zaczęłam czytać jeszcze drugi tom ale ten drugi tom był również jak dla mnie słaby i zrobiłam fa drugiego tomu i nie będę kontynuować tej serii później mamy, o biblioteka o północy, Matt Haig, to leci do noob, nope. och to była książka fatalna, to była książka no może powiem tyle, to była książka, której głównym przesłaniem jest to że kiedy masz depresję to wystarczy się trochę postarać i ci przejdzie i jakby nie, nie, po prostu jakby przesłanie tej książki było według mnie fatalne. Po prostu mi się bardzo, bardzo nie podobała. Nie chcę mi się już nawet wchodzić w szczegóły. Nie polecam tej książki nikomu. Rozumiem, że niektórym mogła się podobać. Jakby wiecie, podobają nam się różne książki, ale dla mnie to była książka fatalna. Później mamy Binti. Binti leci do Mech. Ta książka mi się nie podobała, ale nie irytowała mnie aktywnie, tak jak te trzy książki. Po prostu, to mi się nie podobała, to nie było dla mnie. Bohaterka była straszliwie zmienna, właściwie może nie zmienna, tylko ona była niekonsekwentnie napisana, i to mnie straszliwie irytowało i nie potrafiłam tam dostrzec niczego, czym zachwycają się inne osoby za granicą, które czytały tę książkę. Później mamy mroczne umysły. Dla mnie również to leci do Mech. Czytałam to już strasznie dawno temu, nie mam nic więcej do powiedzenia, poza tym, że nie doczytałam tej serii do końca, bo no znudziła mnie, no więc nawet na tamte czasy była po prostu mech. Później mamy Hyperiona. Hyperion leci do solidnych. I Hyperion, to słuchajcie, jest jedna z tych książek, gdzie właśnie mamy ten przykład, że czegoś tutaj personalnie zabrakło, bo czytałam część pierwszą i drugą. Czyli tą pierwszą, tak jak mądylogię ze świata Hyperiona. I czegoś tutaj dla mnie zabrakło, żeby trafić do wow, wow, wow. Natomiast gdybym miała też rozdzielać tą pierwszy i drugi, to tą pierwszy by poszedł, czyli Hyperion, by poszedł do mega, mega, mega silnych, solidnych, a tą drugi. By poszedł do 5x10. Tom drugi podobał mi się zdecydowanie mniej niż tom pierwszy. Jakoś po prostu nie do końca ze mną zagrał. To znaczy, to jest tak, on mi się nadal podobał, żeby nie było, bo te 5x10 to nie jest tak, że te książki mi się nie podobały. Tylko. Po prostu, no, no nie są to książki, które według mnie są super, tak? Więc ten drugi tom by trafił po prostu do 5 na 10. Dobra, Mickey Seven. Mickey Seven 5 na 10 na dzień dzisiejszy. The Maze Runner, czyli Więzień Labiryntu po polsku. Też czytałam tę serię strasznie dawno temu i dam ją też do 5 na 10. Pamiętam, że wtedy to nie była jedna z moich ulubionych serii. Piąta Pora Roku. Cała trylogia, Wowa iła, moja ukochana życiowa seria, kosiarze, że nope. Jeżeli chodzi o kosia, ta książka mi się strasznie nie podobała. Czytałam już ją bardzo dawno temu, więc niestety nie jestem w stanie przytoczyć Wam konkretnych jakichś punktów, ale pamiętam do dzisiaj, że bardzo irytowali mnie bohaterowie, zwłaszcza główna bohaterka, która była taka hej do przodu i w ogóle myślała, że jest najfajniejsza. I też nie podobało mi się podejście do religii w tej książce, ale nie pamiętam już, co to dokładnie było. Pamiętam, że mnie to straszliwie irytowało to jak to tam była ta religia jakoś tam ukazana, ale Szczegółów już nie pamiętam, więc nie będę tutaj więcej mówić. Później mamy Legendę. Również tę serię czytałam straszliwie dawno temu, ale ona mi się bardzo wtedy podobała, więc znam ją do solidnych. Później mamy Morze Spokoju. O Jezus Maria. Nope. Ta książka mnie strasznie mi się nie podobała, wręcz irytowała mnie w niektórych momentach. Ona poruszała dużo różnych tematów, nie poruszając żadnego do końca. Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to były takie trzy główne, grube tematy poruszone, a w efekcie żaden z nich nie został dobrze jakoś tam do końca ograne. No, więc dla mnie ta książka była fatalna. No i ostatnia książka, coś, czego nie ma na polskim rynku. The Measure. Jest to książka, która na początku Niezwykle mi się podobała. Ta książka ma fantastyczne wręcz założenie. Natomiast finalnie ta książka gdzieś mi się rozjechała i wydaje mi się, że nie wykorzystała potencjału tego pomysłu, który miała, więc dam ją do 5 na 10. Natomiast słuchajcie, teraz jeszcze sobie przejrzę, czy wszystko jest faktycznie tak, jak powinno być. Włałowiła. No tutaj jest łatwo, nie ma co patrzeć. Yy, solidne. Tak, solidne też są w porządku. 5 na 10. Wiecie co, o ten Kazuo Góro jednak dam niżej, bo nadal jak teraz myślę o tym zakończeniu i o tym fragmencie, jak on zniszczył całą tę książkę, to mnie to po prostu irytuje, więc nie, nie może być w 5 na 10, dam go do mech, ale cała i jednak Blade Runnera dam do solidnych no jednak tak, bo jak porównuję tę książkę z tymi innymi, które tutaj są no to odczucia moje jednak do Blade Runnera są inne niż to co jest tutaj 5 na 10 się zgadza, mech się zgadza, no i nope się zgadza no więc tak słuchajcie prezentuje się, o tak zrobię Wam żebyście widzieli tutaj, tak prezentuje się cały ten ranking wydaje mi się, że straszliwie się tutaj rozgadałam ale no słuchajcie pierwszy raz robię taki ranking tak jak widzicie, mówię no nie ma tutaj jeszcze wielu takich bardzo dużych pozycji. Nie ma na przykład Dukaja, nie ma wielu innych sławnych pisarzy, ale to wszystko jest po prostu przede mną. Także dajcie mi znać, co wy myśleliście o tych książkach i czy na przykład którejś z nich umieścilibyście gdzieś zupełnie indziej w rankingu. A ja się żegnam już z wami na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!